Dobra, siema. Dzisiaj Natalia prowadzi odcinek, moi drodzy. Hejka, kochani, zapraszam. Jesteśmy już na pastwisku o tak pięknym zachodzie słońca. A przed nami jest piękny, siwy bała. Lat ile ma Lolek? No, tu są właśnie pierwsza i ciekawa historyjka, że jego data urodzenia niby w paszporcie 2006. Niektórzy stwierdzą, że 7, a to dlatego, że były ta wcześniejsza stajnia, gdzie leżały paszporty, no niestety uległa w pożarze. I były zamieszanie zarówno z nim, jak i z jej matką. Mieli drugi raz tak jakby wyrabiane paszporty. I to nie do końca. No, ale wydaje mi się, że tak jak jest w paszporcie, to jest prawidłowo. I 2006 rok. Lolek do nas przyszedł, jak miał pół roku. No i był pierwszym z koni, który tutaj na tej ziemi jastkowickiej nas przywitał. No i co jeszcze dalej? Najpierw był Kary. Jest to ulubieniec oczywiście pana Romana. Tyle razy, co go sprzedawał i nadal sprzedaje, to widzicie, że nadal z nami jest i pewnie już będzie z nami do starości. No i co jeszcze? No co? Rasy małopolskiej, chociaż niektórzy stwierdzą, że Ślązak, ale małopolskiej, po prostu troszkę grubszy. Chorobitek, parę razy. No, nie, w życiu się nie napracowałbym, tak rzekła, bo cały czas coś ma. Jak nie jest ochwat, to ścięgno, jak nie ścięgno, to kaszel, jak nie kaszel, to katar. Wiecie, jak to jest z takimi koniami, nie? No i co dalej bym mogła jeszcze o Lolku powiedzieć? Przerywnik zróbmy. Tam są fani, jest Bartek Kuziora i Sebastian Bzdoń. Nie widzicie ich może dobrze, ale... Oni są i patrzą, co robimy. Są bardzo ciekawi i pragną trochę sławy, więc użyczamy im. A Aria na nich szcza, nie? No to tak, to by podsumowała kobieta co i jak. Dobra, Natalia, możesz dalej lubić o Lolku. Może poopowiedz, co się dzisiaj stało. Ciekawa historia z Lolkiem, że kiedyś na przykład turlał się z bału. Powiesił się na huśtawce. I jeszcze co dzisiaj zrobił? Chciał Mikołaja kopnąć i to jest taki mała jedna wredna kulka nieszczęścia lub szczęścia, kto jak woli. Prawda? Ale opowiedz, czemu nie chciał kopnąć? A czego chciał Mikołaja kopnąć? Ponieważ dzisiaj mieliśmy kowala i była godzina 12. Już prawie wszystkie konie wyszły z boksu, bo braliśmy i ten co zrobiony, to wpuszczaliśmy na pastwisko. A że Lolek stoi prawie pod końcówkę, no to był mega zły. No i Mikołaja szarpnął i żeby okazać mu swoje zdegustowanie, to zrobił o tak. No, chciałem kopnąć. A obok co robi Bella? Jeszcze powiedz teraz o Belli. A Bella? Bella to jest nowy, nasz jeden z najmłodszych koni, ponieważ ma 2 lata skończone. Patrz, 14 lipiec to jest jej data urodzenia. Ale powiedz, fryzura, skąd się to wzięło? Fryzura to jest najnowszy trend mody, trochę taki Elvis Presley. No, ale chodź, wam zrobię do miniaturki was. Ustańcie sobie do miniaturki. Dobra. No, taki Elvis Presley trochę. No, jest ruda. Jest jak każdy kucyk rozpieszczony. Kolkaś, pokaż Bella, jak ładnie dajesz nogi. No, ładnie dajesz nogi. A, no, dzisiaj... tu nie ma co się... O, doszczepiłam się do niej. No, z tobą Bella nawet było dzisiaj okej. Okay. Było znowu Willy, dzisiaj zrobił aferę taką, 3 uwiązy zerwał. No. Kucu niedobry. No, ale opowiedz jeszcze coś o niej. Bella jest rasy kuca felijskiego bodajże. Ma jednostronne pochodzenie od Barbie. Ojca jej nie znamy. Była ogólnie surprise'em przy zakupie. No właśnie, jak to się stało, że ją mamy? No, była surprise'em przy zakupie. Kupiliśmy konia, a po 2 miesiącach była Bella, nie? No. No i jest. I babcia mówi tak, no psa ktoś zamknął. No psa ktoś zamknął z koniem. Bo Bella była taka mała, że Mikaj ją na rękach nosił. Taj. Więc tam możecie sobie przeglądnąć TikToki sprzed 2 lat i tam będzie taka fajny TikToczek, to zobaczcie. Tak. TikToczek i w ogóle to było na takiej zasadzie, że nie tylko ludzie z Rosji noszą konie, ja też występowałem tam i no wiecie jak było. No i co jeszcze? Może o, kolejny z naszych młodziaków, jeszcze najmłodszy, tak? Najmłodszy to jest. Najmłodszy, no. To jest Willy Wonka, może kojarzycie Charlie z Krainy Czekolady. On był złym charakterem, nie? Nie, bo ja by nie oglądałam tego chyba filmu, tak i nie wiem czego. Konia. No i jest hucułem, jak widzimy to jest typowy hucu. Taki przesłodki, będzie duży, bo jest praktycznie taki sam jak Wasiek już. A wyższy od Walentyny. Nie wygląda na takiego, ale jest duży i już mi się go zdarzy pomylić z Waskiem. No jest ogólnie
hala charakterny. No typowy kudzu, nie? Jak kocha, to cię zabije i tyle. Tak, dzisiaj nam tak pozrywał z kowalem uwiązy. Trzy uwiązy mi popsuł, trzy uwiązy, trzy karabinczy, jeden 5 zł kosztuje mi, 15 zł. Bogomuchy gryzły i nie mógł stać w miejscu, no i rwał się, skakał, Jezu Święty. No, no ogólnie on też ma taką miarę modną fryzurę, trochę jak Bella, tylko że on ma tu takie przypalone słońce, odcień Einsteina, a tu trochę takie sombre przypalone, no, ogólnie fryzjer to by mu się przydał. No ale to w innym innym filmiku damy fryzjerskiego. No. Natalia, na następnym filmiku jakie byś koniki poruszyła? Kogo byś chciała opowiedzieć? No nie wiem, bo Lolek będzie musiał uciekać, bo ich przegoni. No, zamieszanie tak. Prezes robi. Ty Lolek lepiej uważaj, bo dzisiaj mamy na pięku ze sobą. Nie? Więc lepiej mnie nie złość. No nie wiem, dzisiaj opowiedziałam o tych trzech koniach w miarę małym. Może polecimy już ostatnio, następnym razem z klaczami. Tak, no i co? Ohohoho, afera. Uważaj na tarkę, bo no. Kurczaczki. Ej, spaduwa. Mały. Ty chyba sobie żartujesz, konitku. W łeb trzeba takie bić po prostu. Co one sobie myślą? Jeszcze szybko mogę opowiedzieć o tej niedobrej i brydej kobyle. Dobra, ją już zostawimy na inny odcinek. Dobra, moi drodzy, to co chcemy wam powiedzieć? My musimy jutro albo jeszcze dzisiaj wieczorem rozgarnąć im te fryzurki, żeby miały gotowe. Bo normalnie mogą iść do top mody, tak? Bo tam widziałam, że top model były teraz te metamorfozy i to oni się akurat tak w tę ramówkę ich włączyli. Dobrze. Też tak mi się wydaje. Dobra, to co, żegnamy się. Ja mówię siema. A ja mówię nara. Elo.